Wiecie, chcę na początku powiedzieć trochę dla zachęty, dla przypomnienia to, co żeśmy już powiedzieli sobie. Nie mamy tego dużo, ale ta historia jest bardzo, bardzo ciekawa. Więc zaczęliśmy od tego, że Księga Daniela rozpoczyna się od roku, kiedy Nebukadnezar najechał na Jerozolimę, najechał na Izrael. Do niewoli zabrał tysiące ludzi, zwłaszcza młodych ludzi, to byli właściwie dzieci, to byli chłopcy, młodzi ludzie, którzy byli w sile wieku, 14-15 lat, a powiedzieliśmy sobie też, że to dlatego wziął, że był, wiecie, takim chytrym królem, był mądrym królem, jeśli chodzi o tę chytrość. Był geniuszem, jeżeli może powiedzieć, o wiele dziedzin będziemy to odkrywać. To dużo, dużo też historia mówi, podpowiada nam, co to był za król, dlatego że jest dużo zapisków na ten temat. Niektórzy historycy przeczą temu, kiedy Księga Daniela została napisana. Biblia mówi, że w VI wieku przed narodzeniem Chrystusa. Niektórzy twierdzą, że musiało być później, bo jakże by mógł przewidzieć takie wydarzenia, jakie się wydarzyły. My wiemy, że to Bóg jest autorem tego, co się dzieje na świecie. Amen. I my to wiemy. My wierzymy w Boga, wierzymy w Jego Słowo i wierzymy, że Bóg widzi wszystko. On jest wszechmogący. Pierwszy nasz wykład zatytułowaliśmy Bóg jest wszechmogący. Naprawdę On nie widzi, wiecie, tak... Ktoś kiedyś mi zapowiedział, że Bóg to przewidział. Ja chciałbym to sprostować. Bóg nie przewidział. On to wszystko wie. On to wszystko ma na jednej dłoni. Amen? To my możemy przewidywać, bo nie wiemy czegoś, ale Bóg to wszystko wie. On to ma w swojej dłoni i On może powiedzieć Ci, co będzie na przyszłość. On może powiedzieć Ci, co było w przeszłość. Nawet to, co ludzie odkrywają do dzisiaj, On to wie dokładnie. My się domyślamy, my wiele rzeczy doszukujemy się, On to wie. I o tym, żeśmy sobie powiedzieli, że Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. I to jest niesamowite. Będziemy się cały czas, kiedy będziemy przechodzić przez następne rozdziały, podkreślać to, że On jest Bogiem Wszechmogącym. Jemu należy się wszelka chwała. W pierwszym rozdziale czytaliśmy, że młodzi ludzie, ci chłopcy byli zabrani do Babilonu, daleko od swojego kraju, daleko od swoich rodzin. Daniel, jak przypuszczenia są, i to jest bardzo prawdopodobne, to jest prawie że pewne, miał 14 lat, kiedy został zabrany. I oni byli przystosowywani, uczeni języków, uczeni w szkole. Daniel ze swoimi kolegami, ze swoimi przyjaciółmi i wszyscy, którzy byli zabrani, byli uczeni przez 3 lata. 3 lata trwał czas młodzieży, kiedy byli uczeni, żeby mogli stawić się najpierw przed osobami, które to stwierdzały, czy są, nadają się, czy są mądrzy, czy są wykształceni. Dlatego dowiedzieliśmy się, że bardzo ważne jest, aby nie odtrącać tego, aby się uczyć. Zgadza się? Amen, młodzieży. Żeby się uczyć, tak. To jest bardzo ważne. Przy tej okazji chciałbym wam powiedzieć, teraz się mi przypomniało taką historię człowieka, który nie umiał czytać i pisać. To nie było tak dawno, który nie miał czytać i pisać. Kiedy urodził się, było to przed wojnami, jego ojciec z powodu wielkiej rodziny, z powodu dużo było dzieci, dużo miał rodzeństwa, jego ojciec zaniósł go, biedna rodzina, zaniósł go do rodziny, gdzie był bogatszy, bo byli bogatsi i mogli wykarmić więcej dzieci. I wiecie, to na ciekawostki, to zaniósł go jego ojciec w koszuli, bo nie miał butów, a to było w zimie. I on tam służył, pomagał temu gospodarzowi za to, żeby mógł jeść. I nie miał czasu iść do szkoły, nie nauczył się czytać, nie nauczył się pisać. Potem jedna wojna, druga wojna, też nie było czasu. Potem, kiedy się skończyły wojny, trzeba było wszystko odbudować, trzeba było założyć rodzinę. I w pewnym momencie ten człowiek nawrócił się, usłyszał Ewangelię, poszedł na spotkanie, ktoś go zaprosił, to było takie jak może dzisiaj przy herbatce, spotkanie i ktoś go zaprosił, czytał Słowo Boże, jego dotknęło Słowo Boże, nawrócił się, przyjął Jezusa Chrystusa do swojego serca, ochrzcił się i w pewnym momencie zauważył, że tak bardzo chce czytać Słowo Boże. I wiecie, już w takim bardzo, bardzo dorosłym wieku uczył się czytać Słowo Boże. Najpierw składał litery, to było bardzo śmieszne i zabawne, kiedy dorosły, wiecie, już taki starszy człowiek składa litery, potem składa wyraz i potem czyta całe słowo. Po jakimś czasie zaczął głosić to słowo, które przeczytał. Kiedy głosił to słowo, niezwykłe namaszczenie było nad tym słowem. Wiecie, jego kazania trwały nie dłużej niż 20 minut, może 15-20 minut, ale Boże namaszczenie było tak niesamowite, że
że pozostaje już do dzisiaj nawet. Ten człowiek miał na imię Andrzej, to był mój dziadek. Dlatego chciałbym podkreślić tutaj, że bardzo ważne jest, żeby się uczyć. I ci młodzi chłopcy zrozumieli to. Oni, wiecie, nie odtrącili wszystkiego. Jeśli nas wzięli do niewoli, to wiecie, to wszystko się przekreślić trzeba. Ale oni wzięli i widzieli, co trzeba, a czego nie wolno, czego nie chcą robić. Przypomnijmy, że Izrael był wypędzony ze swojej ziemi z powodu bałwochwalstwa. Bóg wielokrotnie, wiecie, przez 1000 lat Bóg upominał Izrael, aby nie odstępowali od żywego Boga, jedynego Boga, aby kochali Boga, czcili Go, oddawali Jemu chwałę. I pomimo tych wszystkich napomnień, to, co Bóg zapowiedział, musiało się stać. Zostali wygnani ze swojego kraju. I to był ten moment, pierwszy rok króla Nebukadnezara, kiedy zostali wzięci do niewoli. I ci młodzi chłopcy wiedzieli, z jakiego powodu. Oni byli nauczeni, byli w bogobojnych domach, rodzinach widocznie wychowani. Oni wiedzieli, z jakiego powodu. I powiedzieliśmy sobie też, że oni nie chcieli tego bałwochwalstwa też na ziemi obcej. Powiedzieli tak, skoro z naszego kraju zostaliśmy wypędzeni z powodu bałwochwalstwa, zostaliśmy do niewoli wzięci, to czemu mamy dalej toczyć ten grzech? I oni sprzeciwili się, chcieli służyć Bogu i to pragnienie Bóg uhonorował. Pamiętamy historię, którąśmy czytali, kiedy wiecie, w Babilonie wszystko było poświęcane bożkom, mieli wielu bogów i wszystko było poświęcane bożkom, to oni znaleźli sposób. Jeśli chcesz, to znajdziesz sposób. Taki kiedyś tam gdzieś widziałem. Amen. I oni znaleźli sposób, że poprosili sługę, który ich karmił, który był odpowiedzialny za ich wyżywienie, żeby nie musieli jeść tego, co jest składane. Głównie było mięso i napoje alkoholowe były składane bogom w ofierze. Więc oni jedli to, co nie było składane w ofierze. Oni jedli to, co było normalne, żeby nie kalać się, żeby nie grzeszyć. I wiecie, to obejście było możliwe dzięki przychylności Bożej. To, żeśmy sobie powiedzieli, że Bóg przychylił się, zobacząc, widząc pragnienie ich serc. Amen. Następny krok to było to, że oni, kiedy zrobili próbę, kiedy ten dozorca ich powiedział, to nie może tak być, bo król zobaczy, że jesteście wychudzeni i mi się jeszcze oberwie. I oni powiedzieli, 10 dni zróbmy próbę, jeżeli będziemy wyglądać mizernie, to wtedy oddamy Ci honor i będziemy robić tak, jak każesz. Jeżeli będziemy wyglądać normalnie, to przychyli się do naszej prośby. On na to poszedł, myślę, że trochę też się mu to spodobało, że chłopcy chcą trochę poszaleć, a jego będzie racja. Ale powiedzieliśmy sobie też, że to był cud Boży, bo nikt po 10 dniach jedzenia nie jest w stanie określić, czy ty jesteś bardziej okrągły, czy mizerny, czy rumieńce się pojawiły, czy się straciły. Zgadza się? Amen. Przed nami tydzień postu i uwielbienia, więc możemy spróbować. Halleluja. Więc to sobie powiedzieliśmy, że Bóg przychylił się, aby tych chłopaków, tych młodych mężczyzn, uhonorować swoją łaską i dał im też mądrość. Wiecie, to jest następny krok, któryśmy sobie powiedzieli. Mądrość ich była niesamowita. Bóg to obudził jakby te talenty, obudził jakby takie wielkie błogosławieństwo nad ich życiem, że byli mądrzejsi, byli zdolniejsi niż wszyscy inni rówieśnicy ich. A nawet i ci doradcy, którzy byli dorośli, bo tam też tacy byli, którzy byli już mistrzami w swoim zawodzie. I jest napisane nawet, że gdzieś 10-krotnie. Zgadza się? Tak żeśmy czytali. Więc co? Dochodzimy do momentu, kiedy w pewnego razu śni się Nebukadnezarowi sen. Jest przerażony tym snem. Śnie mu się śni, wiecie, posąg. To żeśmy sobie już przeczytali na naszym spotkaniu. I on widzi to wszystko, on widzi, co jest. Najbardziej go zaniepokoiło to i zatrwożyło, że na samym końcu uderzył kamień w ten posąg i wszystko się rozpadło w pył i wiatr to rozdmuchał. To był jego, myślę, największe przerażenie. I co w tym momencie? On szuka wszystkich mądrych ludzi, zwołuje ich, żeby mu wyjaśnili sen, ale za utrudnienie dodał, że muszą mu opowiedzieć ten sen. I wiecie, tutaj się znowu ujawnia mądrość i chytrość króla, no bo każdy z nas sobie może pomyśleć, no oni tylko wyczekują na to, żeby on ich wzywał, bo oni przecież byli na królewskim utrzymaniu, tak naprawdę. Jeżeli dobrze królowi posłodzili, to mieli dobrze podpłacone, jeżeli było gorzej, to mieli gorzej.
Ale król im dał wyżej poprzeczkę, utrudnił trochę zadanie i powiedział, że muszą mu opowiedzieć ten sen. No i wtedy było trochę gorzej. Wiecie, wtedy wyszła też taka na jaw jedna z cech króla, która była wściekłość. Wiecie, on nie mógł powiedzieć, że każe wszystkich zabić, ale on tam się tak wściekał, do takiego szału wpadał, że on poćwiartować, wiecie, zauważyliście to. Ich domy zrujnować, zrumować wszystko. Po prostu wpadał w taki szał. I to był właśnie Nebukadnezar. Król, który wpadał w szał i wszyscy wiedzieli, że nie ma żartów. I zrobiłby wszystko, co by zamierzył. Dlatego też powiedzieliśmy sobie, że ci wszyscy magowie, czarownicy nie mogli wyjaśnić królowi snu i król wydał wyrok. Wszyscy na śmierć. Wszyscy mają zabici. W tym czasie Daniel ze swoimi przyjaciółmi, z tymi młodymi chłopakami był w szkole. Uczyli się prawdopodobnie, bo nie wiedzieli o tym. Kiedy się dowiedzieli o tym, że wszyscy mają być, to się dowiedzieli, że oni też podlegają pod tę grupę ludzi, którzy mają być zniszczeni. I tu już było trochę gorzej, więc poszli prosić o łaskę, prosić o czas, żeby król na chwilę ostygnął, poczekał i oni wyjaśnią mu, przyniosą wyjaśnienie. Kiedy modlili się, i to jest ten punkt, który żeśmy zapisywali, kiedy Daniel zwołał spotkanie modlitewne, nie było ich dużo, bo z tego co czytamy, to było ich czterech, ale modlili się gorąco, modlili się gorliwie i Bóg odpowiedział, oni uwielbili Boga. Oni nie polecieli do króla, oni uwielbili Boga. Wiedzieli, że to jest Bóg, który ma historię, który zna wszystko, który jest twórcą, który jest stwórcą, który jest jedynym Bogiem. Oni to wiedzieli. Potem według etykiety, według tego, co trzeba było na dworze królewskim, umówili się przez Arioka, przez tego sługę dworskiego. On ich wprowadził. Ciekawa sprawa jest, że on powiedział królowi, to ja znalazłem człowieka. Zauważamy takie momenty, kiedy można naprawdę się dobrze ubawić przy tym czytaniu. Znalazłem człowieka i wiecie, każdy tam czekał na taki łakomy kąsek u tego króla. Każdy przychodził, żeby się chwalić. Ale tutaj widzimy znowu inną postawę Daniela, młodego chłopaka, który, wiecie, przewyższył swoją mądrością i swoim charakterem, swoim sercem wszystkich tych mądrych, wielkich ludzi. Postawionych wysoko. I on mówi, że to nie człowiek. Człowiek nie jest w stanie. On to wyjaśnił królowi, że żaden człowiek nie byłby w stanie wyjaśnić i opowiedzieć ci twojego snu, ale to jest Bóg, który objawia człowiekowi. I Daniel powiedział, to Bóg objawił mi, żebym tobie przekazał ten sen. To jest niesamowite. Wiecie, oddaję chwałę w pierwszym zdaniu Bogu jako temu, który jest wszechmocny. Amen. I to się mi podoba. Wiecie, kiedy to czytałem, to wróciłem z powrotem jeszcze raz i mówię, Boże, młodszy ode mnie ten chłopak, ale chcę się od niego uczyć. Proszę Cię, daj mi ducha Daniela, żebym mógł zawsze skierować wzrok wszystkich ludzi na Ciebie, na Boga. Amen? W każdej sytuacji, w każdym momencie, bo przecież wiemy, że nic nie zależy od nas, tylko wszystko od Niego. Amen. Czasami myślimy, że jesteśmy zdolni, potrafimy już zrobić. Trzy razy zrobiłeś tę samą rzecz, czwarty raz też będziesz potrafił już sam zrobić. Wiecie, oddajmy Bogu chwałę i nawet za czwartym razem. Daniel tak robił. I to jest następny krok, który żeśmy przeszli. I wiecie, tym powolutku, tym krokami dochodzimy do momentu, który chcemy opowiadać dzisiaj. Myśleliśmy, że będziemy następny rozdział, ale ten rozdział jest bardzo ważny i chciałbym, żeby ten posąg, ten sen przede wszystkim naświetlić jeszcze raz, co Bóg chce powiedzieć i jak Daniel zwraca na to uwagę. Na sam początek jako ciekawostkę jeszcze przygotowaliśmy taką prezentację, jako ciekawostkę możecie to zapisać, możecie to zapamiętać, ale odnośnie imion w ogóle. Popatrzcie się przez chwileczkę, co się dzieje, kiedy król Nebukadnezar bierze ludzi do niewoli, kiedy chce ich uczyć i będzie prawdopodobnie będą pracować, będą służyć jemu, będą usługiwać jemu na dworze królewskim. Daniel, jego imię oznacza po hebrajsku, w języku ich narodu, Bóg osądził. Ładne imię, prawda? Jest ktoś na tym miejscu, kto ma na imię Daniel? Bardzo ładne imię, muszę powiedzieć. Król zmienił jego imię na Belteszazar. I popatrzcie się, co znaczy to imię po babilońsku, po chaldejsku. Strażnik ukrytych skarbów Bela. Bela to jest Bóg babiloński, jeżeli by ktoś szukał. Jeden z bogów, oczywiście było ich bardzo dużo, ale to było... I następne imię to jest Ananiasz, co znaczy hebrajskim Jahwe okazał łaskę. Przepięknie.
Ananiasz, w Biblii wielokrotnie znajdujemy to imię. Co oznacza w babilońskim języku, jak król zmienił jego imię, Szadrak. I tutaj nie ma dokładnego znaczenia, co ono znaczy. Nikt tego nie wie, ale chodzi o boga Marduka. To jest jeden z bogów. Nie będę wam tłumaczył, bo to nie ten temat tego. My nie chcemy się skupiać na tych imion. To są pogańscy bogowie. Następne imię to był Miszael. Któż jest jak Bóg? To jest pytanie. Któż jest jak Bóg? Jeżeli ktoś wołał Miszaela, to pytał się, któż jest jak Bóg? Michał. Michał jest. Na pewno jeden. Tak? Więc któż jest jak Bóg? Zmienione jest na Meszak w Babilonie. To jest forma imienia Wenus. Wenus to słyszeliście na pewno już imię. To było nie tylko w Babilonie używane, ale też i w greckim. Następne imię to Azariasz. Jahwe wspomógł. Abednego po babilońsku. Sługa Nebo. Nebo znowu kolejne imię Boga. I wiecie, chciałbym zwrócić uwagę na to, jako ciekawostka, że imiona, tak jak na samej górze mamy napisane El, to jest imię Boga. Zauważyliście, że kiedy modlimy się na przykład El Shaddai, El Roy, zwróciliście uwagę, to się używa, to jest imię Boga. I Daniel, Miszael, oni mają końcówkę tego imienia, właśnie imię Boga. Zaś Ananiasz, Azariasz, oni mają końcówkę Jah. W języku hebrajskim to się mówi, wypowiada Jah. Wypuszcza się powietrze, mówi się Jah. To jest skrócona forma imienia Jahwe. Więc oni nadawali imienie swoich synów, swoich dzieci, nadawali imieniami pochodzącym od czymś, co mówi o Bogu, o Bogu jedynym. To jest wszystko o jedynym Bogu. Popatrzcie się, tu jest jedyny Bóg po lewej stronie naszej, a tutaj mamy czterech nie wiadomo jakich bogów. To była taka różnica, jeżeli chodzi o literalnie. Ale chciałbym też zwrócić jeszcze uwagę, że Nebukadnezar sprytnie robił, zmieniając imię, żeby zapominali swoją tożsamość. Dlatego, że imię w Izraelu od zawsze oznaczało tożsamość, oznaczało wartość, oznaczało, to jest ktoś. Jeżeli ktoś wypowiadał twoje imię, to nadawał znaczeniu twojemu imieniowi. Jeżeli ktoś się nie zwracał do ciebie w ogóle po imieniu, to znaczy, że w ogóle się nie liczył z tobą. Ale kiedy wypowiadał twoje imię, to znaczy, że nadawał ci znaczenia. Rozumiecie to? Podam wam przykład. Kiedy Jezus chodził po ziemi, to ludzie przychodzili do Niego i zostali uzdrawiani, zostali uwalniani. Amen. Ale popatrzcie się, co się stało, kiedy przyszedł do Nazaretu. Jest tam napisane, że nie nadali znaczenia Jego imieniu. Po prostu zlekceważyli. Co powiedzieli? Zmienili Jego imię. Powiedzieli, Jezus? Przecież to jest Syn Cieśli. Przecież to jest człowiek, którego my znamy. On się między nami wychował. Popatrzcie się, co Nebukadnezar zrobił. On po prostu chciał zmienić ich tożsamość, ich imiona, żeby po prostu nie dać znaczenia Bogu, który jeszcze w jakikolwiek sposób przypominałby ich Boga jedynego. Amen? Dlatego to jako ciekawostka. Będziemy mieć jeszcze jedną planszę o posągu, bo jest bardzo, bardzo ciekawa wymowa, ale chciałbym zwrócić uwagę na rzecz, która jest niezwykle ważna. Kiedy Daniel w wierszu 36 czy 37 opowiada sen i zaczyna w 37 wersecie mówić królowi, co znaczy ten sen, on powiedział następne zdanie, które jest bardzo dojrzałe jako na człowieka Bożego. A teraz, królu, wyjaśnimy ci ten sen. Daniel nie mówi, teraz ci go wyjaśnię, bo jestem taki mądry, jestem 10 razy mądrzejszy od innych. Nie daje tego do zrozumienia w ogóle, w żadnym stopniu. On mówi, a teraz wyjaśnimy, dlatego że on rozumie działanie zespołu, kiedy modlili się razem i Bóg przychodzi i daje. I tutaj podkreślaliśmy sobie, już mówiliśmy, ale powtórzę to razem jeszcze. Kiedy jesteśmy spotkani, zebrani razem, kiedy spotykamy się razem, kiedy jesteśmy na modlitwie, kiedy jesteśmy na spotkaniu takim jak teraz, kiedy razem modlimy się, kiedy uwielbiamy Boga, jest bardzo ważne, że Duch Święty przychodzi i daje nam bogactwo, daje nam rzeczy i to jest nie coś dla ciebie, ale to jest dla nas wszystkich. Amen. Daniel właśnie nam tutaj uczy, że to jest, teraz wyjaśnimy ci sen. I Daniel, kiedy wyjaśnia, ja może przeczytam kilka tych wersetów, on mówi tak, 36 i dalej. Taki jest sen, a teraz podamy królowi jego wykład. I rzeczywiście tam jest powiedziane w liczbie mnogiej, podamy. Ty, król, jesteś królem królów, ciebie Bóg niebios obdarzył królem, mocą, siłą i chwałą. W twoje ręce
powierzył wszystkich mieszkańców na ziemi, zwierzęta na polach i ptactwo na niebie. Ciebie właśnie uczynił mocą, władcą tego wszystkiego. Ty jesteś głową ze złota, ale po tobie powstanie inne królestwo, będzie słabsze niż twoje, a potem powstanie trzecie królestwo z miedzi i ono opanuje całą ziemię. Czwarte z kolei królestwo będzie mocne jak żelazo, ponieważ żelazo wszystko rozbija i łamie. A tak właśnie jak żelazo, które wszystko kruszy, ono również wszystko rozbije i połamie. To, że widziałeś stopy i palce po części z garncarskiej gliny, a po części z żelaza, oznacza, że królestwo to będzie niejednolite, będzie jednak miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z gliną. A to, że palce u stóp były po części z żelaza, po części z gliny, oznacza, że królestwo to będzie po części mocne, a po części słabe. To, że widziałeś żelazo z gliniastą ziemią, oznacza, że zmieszają się one w ludzkim potomstwie, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie miesza się z gliną. Za dni tych królów Bóg niebios powołał królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, ani nie przejdzie na inny lud. Rozbije ono i usunie wszystkie wcześniejsze królestwa, ale samo trwać będzie na wieki. Jak to widziałeś, że od góry bez udziału rąk odłamał się kamień i rozbił żelazo i miedź i glinę, srebro i złoto? Wielki Bóg dał królowi poznać, co się stanie w przyszłości. Sen jest prawdziwy, a jego wykład pewny. Do tego miejsca może zatrzymajmy się. I teraz chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na tym, co tutaj Daniel opowiada w tym śnie. Król był przerażony, a Daniel, jeszcze chciałbym powiedzieć jedną reakcję. Daniel mówi, że to Bóg, popatrzcie się, on mówi, to Bóg objawił, to Bóg objawia. Popatrzmy na dwie reakcje. Król, który jest władcą całego świata, któremu naprawdę wszystko ma w jednym palcu. Kiedyby tylko sobie pstryknął, to już od razu ma to, co zażyczy. I jest przerażony, jest zatrwożony i nie może spać. Nie może jeść, nie może spać z powodu tego, co widział we śnie. Natomiast stoi przed nim młody chłopak, Daniel, który jest w niewoli, który powinien być zatrwożony i który powinien być przerażony, a on wskazuje na Boga, który wszystko widzi. Amen? Wiecie, i to jest niesamowite, że on pokazuje cały czas na Boga. On nie kieruje niczego na siebie, nie pokazuje niczego na człowieka, ale on wskazuje całym swoim życiem, pokazuje na Boga. Chciałbym zwrócić znowu na nowo uwagę. Nie wiem, czy w niedzielę, kto był w niedzielę, ręka do góry. Kiedy modliliśmy się razem przed spotkaniem, 9:30, to było takie słowo, że zwrócić swój wzrok na Jezusa. W czwartek tak samo, żeśmy tutaj zwracali wzrok na Jezusa. Amen. Na Boga, żeby patrzeć się na Niego, bo to On jest. Wiecie, nawet ten obraz, chociaż król był przerażony nim i całą uwagę miał skupioną na obrazie, to Daniel mu przedstawia, że to nie ma być skupione na obrazie, ale na Bogu. Widzicie to? Tu w tym słowie na początku jest wyraźnie o tym mowa, że on przekierowuje i nakłania. Nie mówi tego bezpośrednio, ale mówi to w podtekście i myślę, że król doskonale o tym wiedział, dlatego że w ostatnich wierszach, które teraz żeśmy nie przeczytali, on oddał Bogu chwałę przez to, że padł na ziemię. Zgadza się? I wiecie, kiedy król zobaczył ten posąg, to Daniel tłumaczy, jemu tłumaczy, że głową, tak jak czytaliśmy, głową ze złota jesteś ty, królu. Zgadza się? I popatrzcie się, tak jak na tym posągu jest głowa złota, to Bóg pokazuje królowi, że to jest królestwo, które pierwsze królestwo, które on widzi teraz i to się zaczyna w tym momencie. I to jest Nebukadnezar. Wyraźnie mówi królowi, że to jesteś ty i to jest twoje królestwo. Głowa ze złota. Wiecie, on trochę się go to podniosło na duchu. No, to nieźle, nieźle. Jestem ze złota. Głowa pięknie, potężnie. Nawet trochę był przerażający, więc on lubił taki dreszcz, żeby się go bali. Więc zaczęło się mu trochę robić dobrze. Ale następne Daniel mówi, że następne ramiona i piersi są ze srebra. Czyli widzimy, że następna część jest jakby ze słabszej jakości. Jeżeli byśmy porównali wartość złota i srebra, to zdecydowanie. Zgadza się? Złoto i srebro, zdecydowanie. Nawet jeżeli pójdziesz do jubilera, to za złote zapłacisz z pierścionek więcej niż za srebrny. I tutaj kobiety się uśmiechają. Więc
ramiona, piersi i ramiona były ze srebra. Następna część to był brzuch i biodra. Były z miedzi. Jest napisane z miedzi, inne tłumaczenie mówi z brązu, ale chodzi o epokę. Tam jest epoka następna, to jest i jedno i to samo. Czy z brązu, czy z miedzi, o to samo chodzi. I następne były od kolan, tak tam jest napisane, od kolan nogi były metalowe, były żelazne. Żelazo. Zgadza się? Mamy to? Żelazo. Natomiast stopy były po części z żelaza, po części z gliny. Stopy. O, i teraz mamy opis. Pięknie. To jest to. Widzicie tam z tyłu kamień? Leci kamień. Ale teraz chciałbym, żebyśmy się skupili na tym, co Daniel, co król widział, co Bóg Danielowi kazał przekazać królowi. Więc to, Babilon, Nebukadnezar, to już wiemy, to jest złoto. Srebro to jest następne królestwo i Daniel wyjaśnia, że to będzie królestwo, które podbije Babilon i które przyjdzie po tobie, które będzie następną potęgą, następnym królestwem. I tłumaczy, że to królestwo, wiecie, król bardzo dobrze rozumiał, o co chodzi. To królestwo nie będzie takiej jakości jak pierwsze, jak złoto. Zauważcie, że głowa jest jednolita, jest jedna i zawsze głowa jest jako coś czołowego, jako, wiecie, korona. O. Zgadzacie się? Rozumiemy to? Dam wam porównanie. Ramiona już zaczynają się rozgałęziać na dwie ręce. Czyli jest coś rozdwojonego, jest coś podwójnego. Jest jedna część i druga część. Zgadza się? Więc tutaj już jest tak jakby i jakość, i też rozdwojenie. Są dwie ręce. Więc Daniel, kiedy to tłumaczy, to widać bardzo wyraźnie. I tu chodzi o kraj Medopersję. Medopersja to jest takie, tak, to były sąsiednie kraje, które sąsiadowały z Babilonem. I właśnie tak jak ramiona są dwa, to Medopersja stała się potęgą zjednoczoną. Zjednoczyli się, żeby podbić Babilon, żeby zjednać siły, bo jednak król Nebukadnezar był bardzo mocny, a kiedy jego następcy przyszli, oni nabrali ochoty, żeby podbić Babilon, ten wielki, potężny kraj, solidnie zbudowany, ale musieli zjednoczyć siły i to byli Persowie, to byli Medowie, Medopersja i oni podbili, potem w historii będziemy widzieć dalej, podbili Babilon, ale to były dwa jakby człony, czyli Medowie i Persja. Dlatego to było słabsza jakość i było też rozdwojone. I to było bardzo wyraźnie widać w tym posągu. Następne królestwo, będziemy trochę jeszcze wracać do tego, żeby to opowiedzieć, ale następne królestwo to jest miedź i to jest napisane o tym, że to jest Grecja. Wiecie, że ani Daniel, ani król Nebukadnezar jeszcze nie wiedzieli, nie mieli pojęcia, co to będą za królestwa, co to będą za mocarstwa, kto będzie tym rządził, bo to było do przyszłości. Nam się to fajnie dzisiaj mówi, wiecie, kiedy my historię znamy, kiedy byśmy poczytali historię, możecie otworzyć Google, możecie poczytać historię i jest pięknie opisane, który król, który najechał, który to zwyciężył. Medopersja jest dokładnie opisana, że Medopersja składała się z właśnie, potem doszło do podziału też, składała się z dwóch członów, więc wszystko pasuje tak, jak jest w tym posągu, a wiecie, że to było do przodu powiedziane. To było powiedziane, że to się wydarzy i to wiele lat do przodu. Więc właśnie chciałbym tutaj zwrócić uwagę, żebyśmy cały czas mieli na uwadze, że Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, który całą przyszłość ma w swojej dłoni. I On teraz objawia człowiekowi, On chce, żeby człowiek wiedział, co będzie do przodu i żeby poznał Jego wielkość i oddał Jemu szacunek, chwałę, należność się Jemu. Amen. Cały czas na to będziemy patrzeć. I właśnie miedź, to jest Grecja. To jest Imperium Greckie, które było bardzo potężne, bardzo rozległe, bardzo wielkie, ale gdybyście zwrócili uwagę, to znowu ten brzuch, tutaj jest jedność, jest całość. Jakbyśmy tu popatrzyli się na nas, jest całość, brzuch. Ale kiedy są biodra i kiedy są nogi, tutaj uda, znowu są dwa. Zgadza się? I wiecie, popatrzcie się, jak precyzyjnie Bóg pokazuje na takim obrazku zwykłym nawet. Pokazuje, że będzie to królestwo, które rozbije się na dwie części. Więc ta jakość tego już nie będzie taka jednolita jak głowa,
ale znowu będzie na dwie części rozbita. I te nogi, więc Grecja, jeżeli historię poczytamy, to znowu Grecja rozbiła się na północne i na południowe. To było egipskie czy syryjskie, jakbyśmy mogli popatrzeć na mapę, ale nazwane to było południowym i północnym królestwem. Amen? Ktoś może powiedzieć z historii amen? Nie mamy historii nauczyciela? Więc to jest Grecja. Następne jest żelazo. I żelazo jest od kolan w dół. I jest napisane, że będzie bardzo mocne, będzie bardzo, bardzo groźne to królestwo, ale jak zauważycie, będzie to jakby dwie nogi, czyli jest jeden metal, jeden materiał, ale jakby dwie części. I to się zupełnie zgadza z historią. Wiecie, kiedy patrzymy do tyłu, jak Boże proroctwa są precyzyjnie napisane i wypełniają się, to chodzi o Imperium Rzymskie. Prawda? I Imperium Rzymskie, jak poczytamy sobie, a to już jest bliższa historia nam, więc bardzo dużo jest i filmów na ten temat, możesz pooglądać. Imperium Rzymskie było rozległe bardzo, bardzo więcej, bardziej niż wszystkie te poprzednie, ale dzieliło się na zachodnie i wschodnie. Była wielka rozbieżność, więc to obrazuje, bardzo mocno obrazuje, co oznaczały nogi właśnie z żelaza. Chociaż mocne, ale dwie. Zgadza się? I tutaj na dole mamy stopy i jest powiedziane, że stopy będą po części z żelaza, czyli mocne, a po części z gliny, czyli bardzo kruche. To nam obrazuje strukturę tak naprawdę królestwa, imperium. To jest cały czas jakby Imperium Rzymskie. Ale to, na co chcielibyśmy zwrócić uwagę najbardziej i co, myślę, najbardziej bolało i niepokoiło króla Nebukadnezara, to jest ten kamień, który oderwał się, jak jest napisane, bez udziału rąk, bez udziału człowieka. Oderwał się kamień, który nie wiadomo skąd się, on tego nie mógł zobaczyć, skąd się oderwał i uderzył właśnie w nogi, uderzył w tamte, te dolne części tego posągu. I na pozór bibliści mówią, że to wygląda z tłumaczenia Biblii, jako jest napisane kamień, że to był mały kamień. To nie był jakiś wielki głaz, ale to był mały kamień, który uderza w wielki posąg. I myślę, że to najbardziej zatrwożyło króla Nebukadnezara, że mały kamień jest w stanie uderzyć i rozbić tak wielkie, niesamowite metalowe rzeczy. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć, że gdzieś tam doczytałem się, znalazłem i to ktoś mówił, kto naprawdę takie wejrzenie duchowe w te wszystkie królestwa, ale musiałbym wam to przeczytać. W duchu pierwsze królestwo, Imperium Babilońskie, to jest zepsucie. To jest duch zepsucia. Żebyście zwrócili uwagę, to pasuje do tego królestwa, że to jest duch zepsucia. Te królestwa obrazują pewne wiecie, działania duchów na ziemi. To jest duch zepsucia. Drugie królestwo, Persja, czyli brak stabilizacji. Się rozmija coś. Coś się rozbija. Brak stabilizacji. To jest duch taki, jak to mam? Rozłamu. O właśnie, rozłamu. Tak mam napisane. To jest Persja. Następne królestwo po Persji, co było? Grecja. Grecja. I wiecie, Grecja to jest taki miszmasz. To jest taki rozmazane coś. Nie wiem, kto zna wiślański język. Ja sobie to tak, kiedy to przeczytałem, co to było właśnie te mity greckie pomieszane z bóstwami, pomieszane z wiarą, pomieszane z obrzędami i pomieszane z wszystkim, pomieszanie z poplątaniem, to napisałem jednym słowem baciarnia. Nie wiem, czy ktoś takie słowo słyszał kiedyś, ale pamiętam, kiedy kiedyś tam reperowaliśmy jakiś budynek gospodarczy i pamiętam, nie było wtedy materiałów za dużo, ja byłem małym chłopcem i pod oknem straszna szczelina taka była i chciałem, żeby to uszczelnić, bo tam wiało mocno i pytam się dziadka mojego, z czym to uszczelnić? A on mówi, weź jakiś stary kabot, czyli jakiś stary szmatę, jakieś, wiecie, jakieś ubranie, jakieś stare i wciś tam tylko, żeby nie wiało. Nie? I ja się go pytam, no ale co to? A on mówi, to taka baciarnia. I zapamiętałem to i wiecie, tak się, kiedy przeczytałem tylko o Grecji, to sobie pomyślałem, to jest właśnie baciarnia. A teraz wam wytłumaczę dlaczego. Co się wkrada z tego ducha nawet do kościoła? Z każdego można zobaczyć między nami jakieś rzeczy, które musimy wyeliminować, zgadza się. Ale z greckiego jest coś takiego, że wiecie, co Grecy mieli? W hebrajskim na przykład jest napisane, że duch, dusza i ciało to jest jedno.
tak jak Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty to jest jeden Bóg. I to jest proste. Hebrajczycy nie mają w ogóle z tym problemów. Żydzi z tym nie mają żadnych problemów. Ale my jesteśmy z pogaństwa, wywodzimy się z pogaństwa, z pogańskich kultur i dużo, bardzo dużo, a właściwie najwięcej właśnie ducha Grecji mamy, naleciałości greckich. I wiecie, co z greckiego było? Że ciało to jest złe, to jest do świata, to jest do grzechu, duch to jest do Boga, nie? A dusza to już w ogóle nie wiadomo co. Właśnie baciarnia. I wiecie, i Grecy twierdzą tak, że w niedzielę do kościoła, a w poniedziałek do gospody. Bo ciało może robić co chce, ale dusza do Boga, duch do Boga. To jest właśnie grecki duch. Jeżeli chodzi o ten... Tak samo na przykład, kiedy my mówimy o uwielbieniu Boga, to psalmista mówi, że moja dusza, duch i ciało uwielbia Ciebie, prawda? Mówi wielokrotnie, duszo moja, uwielbiaj Pana. Moje ciało tańczy, moje ciało pląsa. Popatrzcie się, jakie jest rozgraniczenie, jakie naleciałość jest tego ducha, że kiedy w kościele, kiedy na zgromadzeniu zaczynamy uwielbiać Boga i trzeba nogi oderwać 5 centymetrów od ziemi, to sobie myślimy, ale to jest grzeszne przecież. Jak można tak podskakiwać ciało? Przecież to na dyskotece się tańczy. A wiecie, a właśnie oryginalnie duch, dusza i ciało ma oddać chwałę Bogu. Amen? I w hebrajskim jest to dobrze wytłumaczone. Język, Biblia jest pisana w hebrajskim, w greckim i wiecie, właśnie z hebrajskiego to jest, że całe ciało, cała dusza i cały duch jest Bogu. Nie ma, że ciało dla świata, dla grzechu, a duch dla Boga. Nie ma czegoś takiego, żadnego rozgraniczenia. I właśnie z kultury greckiej się wzięło największe naleciałość, kiedy diabeł właśnie, myślę, wykorzystał przez tego ducha takie właśnie skrzywienie. To jest Grecja, to jest duch grecki. Jakbyście sobie na marginesie napisali, baciarnia. Rzym. Imperium Rzymskie obrazuje ducha przemocy. Ducha przemocy. Wiecie, ten duch jest bardzo mocno zakorzenił się. Wiecie, nawet w każdej wojnie, w każdym następnym władcy po Imperium Rzymskim możemy widzieć, kiedy, wiecie, nawet II wojna światowa, czy I wojna światowa, specjalizowanie się w precyzji, wiecie, naprawdę takiej przemocy, żeby zniewolić, przycisnąć, tak przycisnąć, żeby po prostu wycisnąć wszystko. Zauważacie to? Widzicie to? To jest duch przemocy. I wiecie, tutaj, kiedy będziemy mówić teraz o tych królestwach, nie będziemy się rozwodzić na historię, bo ja nie jestem właściwie w ogóle przygotowany z historii. Tu się wam mogę przyznać. Ale przeczytałem na tyle, na ile mnie interesowała i ciekawiła historia. Nie chcę was zanudzać tym, bo nie jest to za ciekawe. Ale chciałbym zwrócić znowu uwagę na to, że Daniel, kiedy tłumaczy to, co Bóg powiedział królowi, on mówi wiele, wiele setek lat do przodu. Powiedziałbym wiele tysięcy lat do przodu. Zgadza się? On mówi o dzisiejszym dniu, o dzisiejszych czasach, o dzisiejszym dniu, mówi Daniel, wtedy. To jest zdumiewające. Jak Bóg precyzyjnie chce objawić i przedstawić, co będzie przed nami, kiedy my chcemy być blisko Niego, kiedy my chcemy zobaczyć Jego wielkość. I ta księga właśnie nam mówi o tym, że kiedy Bóg objawia królowi przez sen, objawia mu, co będzie w następnych dniach, i znajduje się człowiek, który boi się Boga, który szuka Boga, młody chłopak, który tłumaczy mu dokładnie, co będzie następne i następne i następne, to teraz was chcę zapewnić, możecie to sprawdzić i bardzo was proszę, jeżeli macie na to czas i ochotę, że rzeczywiście dokładnie tak się stało. Ani jeden król, popatrzcie na precyzję, ani jeden król nie odwidziało się mu. Przecież mógł drogą losu któryś król na przykład tam Grecji, a powiedzieć, a nie będę podbijał tam. Odpuszczę, nie będę tak, jak Bóg chce. O, nie było tak. Dokładnie jak Bóg powiedział, tak się stało. I teraz chcę podkreślić znowu, Bóg nie przewidział, On to wszystko wie. On nad wszystkim ma swój plan. Dla wszystkiego ma swój plan. Dla każdego szczegółu w historii swojego życia ma plan. Amen? Kiedy, żebyśmy mogli zamknąć jakiś taki rozdział historii. My dzisiaj stoimy w miejscu, wiecie, kiedy mamy tak, Babilonię za sobą, Persję mamy za sobą, Grecję mamy za sobą, już to było to imperium, Imperium Rzymskie mamy za sobą i możemy podziwiać Bożą dokładność, Bożą wielkość. Ja jestem pełen zachwytu i wielkości Boga. Amen. Czy jest w naszym sercu
taki wiecie, taka chęć uwielbienia tego, który trzyma w swoim ręku wszystko? Popatrzcie się, żyjemy w XXI wieku, 2024 rok i Bóg dokładnie wie nad każdym dniem mojego życia. On wszystko wie. Skoro On nawet imperium i wszystkie rzeczy przewidział, znowu to uciekło mi, skoro On to wie wszystko, skoro On to ma w swojej dłoni, to jakże mogę się martwić o jutrzejszy dzień, skoro On wszystko dla mnie zaplanował. Amen? Popatrzmy z tego perspektywy, z tego punktu na to, jak bardzo jest to ważne, żeby zaufać Mu całym sercem, żeby w ogóle nie zacząć martwić się, co będzie w przyszłości, co będzie z moimi dziećmi, co będzie na następny rok, jakie będą ceny za tydzień albo za miesiąc, albo czy na emeryturę będę miał w ogóle coś odliczone. Popatrzcie się teraz personalnie na nasze życie. Skoro Bóg przewidzi wszystko do przodu, powie ci, nie tylko przewidzi, On to wie, ale może ci to objawić, co będzie do przodu. I On zaplanował już całą twoją przyszłość. To czyż nie czas, aby oddać Jemu chwałę i dać Jemu najwyższy wyraz czci? Amen? Przyjść do Niego i zaufać Mu i powiedzieć, Boże, Ty jesteś jedynym Bogiem. I teraz chcemy przejść do następnego punktu, który jest jeszcze lepszy, który jest niesamowity. Za czasów czwartego imperium, za czasów czwartego właśnie tego rzymskiego panowania, w czasie, nie po, ale w czasie tego trwania, Nebukadnezar zobaczył, że oderwał się kamień bez udziału rąk i uderzył w nogi tego posągu. I ten posąg rozleciał się, te metalowe, popatrzcie się, kiedy zobaczył, że metalowe, wszystko co błyszczało w słońcu, co było potężne i co było wielkie i co było, można powiedzieć, na tamte czasy niezniszczalne, rozsypało się w drobny pył i mało tego, że się to rozleciało wszystko, to wiatr to rozdmuchnął wszystko po całej ziemi. Czyli po tej pozostałości nie zostało nic po tym. Po tych królestwach, po tych wielkich rzeczach nie pozostało nic. I teraz tak, on widzi, że ten kamień, który uderzył, on zaczyna rosnąć, ten kamień. Zaczyna być coraz większy. Z tego kamienia zaczyna być skała. To może był kamień na początku, gdybyśmy sobie tak wyobrazili, no kostkę brukową na przykład, jedna kostka brukowa. Uderzyła w taki mocny, wielki posąg i to się właśnie stało, co żeśmy przeczytali. I teraz ten kamień rośnie coraz większy. Rośnie coraz bardziej, rozrasta się coraz bardziej i król Nebukadnezar sobie myśli, jest coraz bardziej przerażony. Co też to za królestwo jest? On jest przekonany i wie, że to jest jakieś panowanie, królestwo, ale co to może być, że to tak z małego rośnie takie wielkie? I za chwilę to jest większe niż jego dom. Wiecie, w Babilonie były naprawdę potężne budowle. No tak na marginesie chcę wam powiedzieć jako ciekawostkę, że Nebukadnezar był niesamowitym budowniczym. Był geniuszem w budowaniu. Jeżeli byście chcieli zwrócić uwagę, ty gdzieś w Dubaju, czy gdzieś tam oglądacie jakieś cuda świata i ogrody wiszące gdzieś tam, to chcę wam powiedzieć, że 2600 lat temu w Babilonie były ogrody wiszące zbudowane właśnie przez niego. I to jest udokumentowane. To były cuda świata, które naprawdę przynoszą wielki zaszczyt, chwałę takiemu królowi. Ktoś by sobie pomyślał, no ale tyle lat temu, jaka technologia była. No właśnie tak, że Bóg jest wszechmogący i On będzie zawsze wszechmogący. My możemy patrzeć do tyłu, do przodu, gdziekolwiek i mogą być budowle większe, mniejsze, może być władca większy, mniejszy, potężny, cudotwórca, nie wiadomo jaki, ale to Bóg jest najwyższy. Amen? I on widzi teraz, że to przekracza, ta skała przekracza wielkość jego budynków. To, co on sobie wyobraził, że to już jest największe. To, co wybudował, będziemy też czytać w następnych rozdziałach o tym, że on sobie chodził po tych ogrodach i sobie wyobrażał, no to ja wybudowałem niesamowite, jestem największy, jestem głową ze złota. Ale to będzie potem. I on patrzy się i mówi tak, ja mam takie potężne budynki, że z dachów mogę patrzeć na całe moje imperium. Ale ta skała jest coraz większa i ona jest większa od moich budynków. Co to za królestwo? Kto to może wybudować? Co to jest? I wiecie, to go bardzo niepokoiło i Daniel to wyjaśnia. I to będzie królestwo, które rozrośnie się, które będzie na początku bardzo małe, a potem się rozrośnie i jeszcze bardziej i będzie się rozrastać i ono rozrośnie się na cały świat.
na cały świat. Popatrzcie się, Imperium Babilońskie było bardzo wielkie. Następne było obszarowo jeszcze większe, a następne było jeszcze większe. Wiecie, każde z nich było jeszcze większe, ale on widział, że ta skała ogarnęła cały świat. Aż w końcu stało się wielką górą, którą nie był w stanie już ogarnąć. I wiecie, tutaj jest mowa właśnie o Królestwie Jezusa Chrystusa. Amen? Amen? Chcę usłyszeć wasze głośne amen. Jest napisane, że to królestwo nie będzie, ono nie miało ani początku, ono było z początku, tam jest napisane, że bez udziału rąk i nie wiadomo skąd, czyli ono nie powstało gdzieś tam, powiedzmy, ktoś je stworzył, ale ono było, ono po prostu znalazło się tam z Boga, ja myślę, że z nieba bezpośrednio i ono zaczęło wzrastać coraz bardziej i to królestwo ogarnęło cały świat i ogarnia cały świat. I chcę wam dzisiaj teraz powiedzieć, że za czasów czwartego imperium to się wydarzyło. Co było w czasie czwartego imperium? W Betlejem narodził się małe dziecko. Dziecko jak dziecko, by można powiedzieć, ale to było coś niezwykłego. Już gwiazda, która była na niebie, już obrazowała, że jest to coś niezwykłego, że historia gdzieś zaczyna się odmieniać. I to właśnie ten moment jest zaznaczony tutaj tym małym kamieniem. Tym kamieniem, który uderzył za czasów Imperium Rzymskiego. Jakie było imperium za czasów, kiedy Pan Jezus przyszedł? Rzymskie. Zgadza się. Czyli dokładnie w tym momencie, kiedy ten kamień uderzył w nogi, dokładnie w tym momencie przyszedł Jezus Chrystus. To jest ten obraz i ten czas, kiedy przychodzi na świat, przychodzi na ziemię Jezus Chrystus w ciele. Bóg przychodzi w ciele na świat, aby założyć królestwo, zaprosić i założyć królestwo, które nie będzie miało już nigdy końca. Popatrzcie się, jaka wielka nadzieja płynie z tego jednego rozdziału. Już nigdy nie będzie miało to królestwo końca. Amen? Cieszycie się? Widzę radość na waszych twarzach? Królestwo Jezusa Chrystusa nie będzie już nigdy skończone. Ono nie będzie miało nigdy następcy jakiegoś. Ono nie przeminie. Popatrzcie się, że wszystkie królestwa się zaczynały i kończyły. Złoto zaczynało się i kończyło się. Zaczynało się srebro, kończyło się srebro, zaczynała się miedź. Miedź się kończyła i zaczynało się żelazo. A potem żelazo mieszało się z ziemią. Ale to królestwo, ta skała, ona się nigdy nie skończy. Ona rośnie coraz więcej, aż na cały świat. I tutaj chcę wam powiedzieć, że to jest niesamowite objawienie dla nas, którzy żyjemy w tym czasie. Żyjemy w czasie, kiedy na całej ziemi, na całym świecie głoszona jest Ewangelia Jezusa Chrystusa, Króla Królów, Pana Panów, tego królestwa, które jest niezniszczalne, które jest na wieki. Amen? I wiecie, gdziekolwiek Ewangelia dotrze, tam jest Jego Królestwo poszerzane. Co jest niesamowite, że to Królestwo nigdy nie przeminie. To Królestwo nigdy się nie skończy. To Królestwo ma moc rozrastać się i ono nie ma granic. Amen? Ja mam to tutaj zapisane, takie wiecie, kilka punktów. Jezus Chrystus jest Królem tego Królestwa. To On jest władcą tego Królestwa. On jest Królem. Zapiszmy to, naprawdę to jest cudowne, to jest największe. Jezus Chrystus jest Królem Królestwa. Królestwa Bożego. Halleluja. My służymy Królowi. Wiecie, co jest najlepsze? Że Królestwo Jego nie jest polityczne. Ono nie przyjdzie zaprowadzić granic, ani jakiegoś porządku, ani jakiegoś, wiecie, prawa fizycznego czy ludzkiego. Ale ono jest Królestwem Duchowym. Ono jest Królestwem w sercach. Amen? Ono dlatego nie ma obszaru gdzieś tam, wiecie, granicy. Ono nie ma granic. Amen. Jest napisane, że ono się będzie rozszerzać coraz bardziej. Więc jeżeli się rozszerza, to znaczy, że granic nie ma. Jest tak? Królestwo Boże. Popatrzcie się, jak to się spełnia. Czy dzisiaj mamy jakieś granice dla Królestwa Bożego? Mamy wiele krajów, które mówią, że są zamknięte zupełnie automatycznie, hermetyczne te państwa, które nie można tam wejść, wjechać, niczego zrobić, zdjęcia nawet. Są takie państwa na ziemi, chcę wam powiedzieć. Ale wiecie, co wam powiem? Że tam dotarła Ewangelia i rozprzestrzenia się każdego dnia. Królestwo Boże w tych krajach poszerza się każdego dnia, chociaż nie możemy tego oglądać, bo nie jest to niemożliwe, ale wiemy i dochodzą słuchy, dochodzą wiadomości, że tam tysiące ludzi się nawracają. Amen? Wiecie, jest taka nieoficjalna informacja, że w Chinach, czy w Korei Północnej, czy w tych krajach, gdzie nie wolno głosić otwarcie Ewangelii o Jezusie Chrystusie, około 30 tysięcy ludzi dziennie oddaje życie Jezusowi. O ile to nie jest za mała cyfra? Nie wiem, może się to już podwoiło. Wiecie, że dzisiaj
kiedy tutaj jesteśmy na tym spotkaniu, na ziemi jest więcej ludzi, którzy uwielbiają Boga, modlą się w językach, niż wtedy, kiedy Jezus chodził po ziemi, wszystkich ludzi na ziemi? Czy wiecie o tym? To jest prawda. Dlatego, że Królestwo Boże poszerza się w niesamowity sposób. Ono jest w sercach ludzi. Ono nie, nikogo nie ciemięży, ono nikogo nie przytłacza, nikomu nie każe iść do niewoli, ale Jemu służy każdy z własnej nieprzymuszonej woli. Amen? Zapiszcie sobie to. Jemu, Królowi, służy każdy z radością, z miłości serca. Dlatego to Królestwo się nigdy nie skończy. To Królestwo się będzie ciągle rozrastać. Amen? Wszyscy władcy i królowie, oni musieli naciskać, musieli wywierać nacisk, musieli reżim trzymać, musieli, wiecie, różne sposoby i metody tworzyć. Natomiast w Królestwie Jezusa Chrystusa każdy służy Mu z własnej, nieprzymuszonej, dobrej woli. Amen? Halleluja. Co tam jeszcze zapisałem? Królestwo jest duchowe. Nie ma granic. Mówiliśmy o tym. Królestwo Jego jest w sercach ludzi. Ono nie jest ograniczone gdzieś. Nie możesz powiedzieć, tu jest królestwo, a tu go nie ma. Wszędzie, gdziekolwiek człowiek zawoła do Jezusa, gdzie zawoła, chce, żebyś stał się królem mojego życia, żebyś stał się zbawicielem moim, tam Królestwo Boże się poszerza. Amen. Gdziekolwiek modlisz się o kogoś i on zostaje uzdrowiony, Królestwo Boże jest poszerzane. Amen. Ta skała zaczyna rosnąć. Zaczyna rosnąć coraz bardziej. I widzicie, to w księdze Daniela jest objawione, co się stanie. I ja jestem przekonany, że tak samo jak Daniel zastanawiał się i myślał, Boże, co to może znaczyć? Jest to piękne. Dla niego to było naprawdę piękne. On marzył o królestwie, które właśnie tak by się zachowywało. Wiecie, potem nawet później Żydzi, oni marzyli, myśleli, że królestwo to będzie w sposób fizyczny egzekwowane. Dlatego tak bardzo wyczekiwali Mesjasza, tak bardzo wyczekiwali tego, który przyjdzie jako ten, który ich wybawi. Ale tutaj Bóg mówi o tym królestwie właśnie, w którym my dzisiaj możemy mieć udział. Amen? To jest niesamowita łaska, kochani. Słuchajcie, że my dzisiaj, ludzie, którzy żyjemy na drugim końcu świata, którzy nie mielibyśmy w ogóle społeczności z Bogiem, przez właśnie Jezusa Chrystusa, przez Króla Królów, my mamy dostęp do żywego Boga. I my jesteśmy uczestnikami tego królestwa. Halleluja. I przy końcu czasów będzie naprawdę potężne królestwo, które będzie oczekiwać i śpiewać nową pieśń na przywitanie króla. Amen. Halleluja. Już się cieszę na ten czas. To nie znaczy, że wszyscy ludzie na ziemi będą zbawieni, bo wielu ludzi jest, którzy się zapierają i nie chcą słyszeć nawet, nie chcą wiedzieć i nie chcą o nim nic słyszeć. To jest smutne. Ale są tysiące, miliony ludzi, którzy po usłyszeniu raz tylko, że jest zbawienie w Jezusie, że jest wolność od grzechu, od razu do Niego lgną, od razu do Niego chcą iść. Halleluja. I całym sercem chcą do Niego przylgnąć. I to jest Królestwo Boże. Amen? Halleluja. Królestwo Boże się ciągle rozrasta. Wiecie, te wszystkie prześladowania i tortury, one nie zatrzymią Królestwa Bożego. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Daniel powiedział, że ono się będzie ciągle rozrastać. Nic go nie zatrzyma. Wiecie, czasami teraz chciałbym rozwiać nawet nasze wątpliwości. Do czego chcę zdążyć? Do tego, żebyśmy nie myśleli, ani nie dali się zawikłać, że wiecie, coś się dzieje nie tak. Czasami kiedy jestem, czuję się gorzej, albo coś się dzieje, myślę sobie, czy coś nie idzie nie tak. Chcę cię zapewnić, że to Bóg jest Bogiem Królestwa. To Jezus Chrystus jest Królem. On jest tym, który jest na przodzie, który jest głową. Amen. I Jego Kościół będzie się rozrastał aż do Jego przyjścia. Aż przyjdzie i zabierze nas. I nie musisz się w ogóle martwić o to, co z Jego Kościołem, co z Jego Królestwem. Nie musimy się martwić, wiecie, to tak jakbyśmy weszli do łódki i myśleli, że od nas zależy balastowanie, żeby się nie przewróciła. Czasami w Kościele też tak myślimy, że wiecie, coś się dzieje i musimy zrobić jakieś akcje, żeby było lepiej. I tutaj chcę uspokoić, zaufaj Jezusowi, zaufaj Królowi, bo to On jest Królem. Bóg zaplanował i do końca to się wypełni. Amen? Amen. Halleluja. Jesteście spokojni? Czy pokój jest w waszych sercach? Popatrzcie się, kiedy jutro usłyszysz wiadomości, że takie straszne rzeczy tu się dzieją, albo takie straszne rzeczy tam się dzieją, to powiedz w moim królestwie, w królestwie mojego Króla. Jest zaplanowany wzrost, jest zaplanowana miłość, jest zaplanowany pokój. Amen?
Halleluja. Jestem dzieckiem, jestem obywatelem Królestwa Jezusa Chrystusa. Możesz stanąć i chciej to opowiedzieć każdemu, kto na twojej drodze stanie, aby jak najwięcej ludzi mogło poznać Jezusa Chrystusa. Mój szwagier tak mówi, kiedyś poszedłem i mówię, że mam takiego przyjaciela, już tyle razy mu mówię o Jezusie, on nie chce słuchać. A mój szwagier patrzy się tak na mnie, on taki ewangelista, wiecie. I on patrzy się tak na mnie i mówi, no to idź na ulicę i mów wszystkim dookoła o Jezusie. Jest 1000 ludzi, którzy się chcą nawrócić za pierwszym razem, a ty tłuczysz jednemu i temu samemu to samo. Wiecie, dlatego idźmy i mówmy wszystkim o Jezusie. A jeśli ktoś pragnie, jeśli ktoś chce przyjąć Jezusa, ktoś chce być wolny od grzechu, ktoś ma dosyć tego życia w bagnie, to powiedz, że jest Królestwo Boże, jest Jezus Chrystus. Amen? I tym słowem chciałbym zachęcić was. Wiecie, miał być następny rozdział, ale nie mogłem powstrzymać się, żeby zostać w tym. I bo to jest tak bardzo ważne. Gdyby się was ktoś zapytał, o co chodzi sen Nebukadnezara, o co w nim chodziło, to dokładnie chodziło, aby królowi pokazać, kto jest Bogiem. Bóg chce się mu objawić. Nebukadnezar ma pragnienie poznać przyszłość, a Bóg mówi, skoro chcesz poznać przyszłość, to musisz poznać najpierw tego, który stworzył przyszłość. Poznaj mnie, poznaj Boga. I żeby to pomóc zrobić mu, zwykłemu człowiekowi, ja mówię zwykłemu, ale to był władca świata, zwykłemu człowiekowi, żeby wytłumaczyć coś, wiecie, to trzeba czasami dać sen, żeby nie mógł jeść, spać i nie wie co jeszcze. Nie wiem, co dla ciebie, dla mnie musi Bóg zrobić jeszcze, żebyśmy lepiej mogli przyjść, poznać Jego, ale chcielibyśmy być naprawdę nieoporni, nie tak jak Nebukadnezar. Chcielibyśmy przyjść i powiedzieć, Boże, mów do mnie, chcę ciebie słyszeć. Amen. Halleluja, żyjemy w czasie łaski, żyjemy w czasie, kiedy Jezus Chrystus dla nas zapłacił wszystko. Tutaj przy tej okazji chciałbym powiedzieć też, że wszystkie te, któreśmy mówili o tej Persji, omówiliśmy o Babilonie, o tych wszystkich duchach, które są w Jezusie Chrystusie, w imieniu Króla, mamy moc, aby nad tym wszystkim panować. Amen. Chciałbym powiedzieć, że jeżeli ktoś tam mówi, że los mi zgotował coś takiego, szybko go skoryguj, powiedz, to nie los. Jest Bóg, który rządzi wszystkim. Amen. I możesz stanąć w imieniu Jezusa Chrystusa, powiedzieć, staję w imieniu Króla, którego królestwo jest wieczne i które jest największe królestwem na świecie. Już teraz. Amen. Wiecie, szatan będzie robił wszystko, żeby powiedzieć, że jesteście tylko garstką. Tak samo jak Daniel i jego 3 przyjaciele. Chciał powiedzieć, że jesteście tylko 4 na tyle milionów. Ale oni byli przekonani, że i tak większość jest za nimi. Amen. Dlatego, że Bóg jest z nimi. To słowo się tutaj właśnie nam ciśnie na usta. Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Amen. Dlatego, kochani, nie martwcie się, jeżeli coś słyszycie, że się źle dzieje. Nie martwcie się, że jeżeli słyszycie, że coś się tam, wiecie, może tak... Oddajmy Bogu chwałę zawsze. Amen. Przynieśmy Bogu chwałę. Jeśli słyszysz, że coś się źle dzieje, to znaczy, że szatan chce zrobić zamieszanie. Chce powiedzieć, że historia może się nie potoczyć dokładnie według planów Bożych. Ale ja ci zapewniam, że Słowo Boże, tak jak mówiło 2600 lat temu, Bóg powiedział i stało się. Amen. I ostatnie słowo zawsze należy do Niego. A jesteśmy w czasie, kiedy skała Bożego zbawienia, Bożego Królestwa jeszcze się rozrasta. Słuchajcie, przy tej okazji chcę powiedzieć, jeżeli nie skorzystałeś ze zbawienia, jeżeli Jezus Chrystus nie jest Królem twojego życia, to nie czekaj do jutra, bo nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo, czy to nie jest ostatnie wezwanie do ciebie. To jest najważniejsze. Może ktoś tego słucha, może ktoś teraz tego odsłuchuje. To chcę do ciebie powiedzieć, dzisiaj jest dzień zbawienia. Tak mówi Boże Słowo. Cytuję tylko Jego. Dzisiaj skorzystaj z tego. Powiedz, Jezu, chcę, żebyś był królem mojego życia. Przebacz moje grzechy. Oczyś mnie swoją świętą krwią. Chcę iść za Tobą. Chcę iść w Twoim królestwie. Chcę żyć w Twoim królestwie. Amen. Niech ta modlitwa stanie się Twoim życiem. To jest ten czas. I chcę Was zachęcić. Historia dokładnie się wypełniła, jak Bóg powiedział. Chcę podkreślić i wywyższyć teraz Słowo Boże. Słowo Boże jest niesamowitym Słowem Bożym. Jest Bożym Słowem. Amen. Halleluja. Możemy podnieść nasze Biblię. Kiedy Bóg powiedział Słowo, ono się stało. I kiedy On je powiedział, a jeszcze coś się nie wykonało, to bądź pewny, że ono się wykona. Żyjemy w czasie, kiedy Królestwo Boże się rozrasta. Kiedy Królestwo Boże ciągle jest głoszone. Kiedy Ewangelia jest głoszona i jeszcze jest czas, aby każdy, kto uwierzy, był zbawiony. Amen. I właśnie w tym czasie żyjemy. Hallelujah.